Witajcie, z tej strony Kirlen, Mr. Kirlen, a dzisiaj zgoła inny odcinek od tych, które zawsze na moim kanale widzicie. Czemu inny? Ponieważ dziś zajmiemy się składaniem naszego małego, przydomowego serwera. Serwera, który notabene posłuży nam do DayZ. Tak jest, dobrze słyszeliście? Od teraz będzie można zagrać na naszym własnym DayZ-owatym serwerze, który zaznaczę już stoi, ale do tej kwestii przejdziemy później. Najpierw parę słów wstępu o tym, co robiliśmy, jak to wszystko się zdarzyło. Nim jednak przejdziemy do samego składania, jeszcze jedna kwestia. Chciałbym podziękować tym, którzy wpłacili na rzecz serwera donaty. Generalnie na rzecz celu, który w tym wypadku był serwer. Więc wielkie dzięki dla tych wszystkich, którzy dokonali wpłaty, bo udało się zebrać naprawdę imponującą sumę, która płaciła niemal w całości serwer, są to prawie 2000 zł. Także dzięki wielkie. Mam nadzieję, że przy naszych kolejnych celach, na które będziemy składać fundusze, także mogę na was liczyć, bo to naprawdę robi wrażenie, że idzie taką sumę zbierać w tak krótkim czasie. A nie ukrywajmy, 3000 zł na serwer to jest naprawdę, naprawdę ładna suma. Serwer już jest zamówiony, w zasadzie to stoi, został zamówiony, został złożony i postawiony, ale to w trakcie całości wam postaram się przedstawić. Na początek parę słów o częściach, jakie tak naprawdę wykorzystaliśmy do złożenia. Mam nadzieję, że jakość tego wideo wam za bardzo przeszkadzać nie będzie. Nigdy nie spodziewałem się, że będę musiał nakręcać wideo o sprzęcie, no ale muszę nakręcić. Obiecałem, że to zrobię, więc zrobię. Ale nie spodziewałem się, że będę faktycznie nakręcał coś poza ekranem własnego monitora. Dlatego za jakość przepraszam, nie jest idealna. Postaram się w przyszłości nieco poprawić, jeżeli faktycznie ma być więcej tego rodzaju wideo. Jeżeli chodzi o podzespoły, które zamówiliśmy, faktycznie kosztują one łącznie około 3000 zł. Tu wychodzi 2992 zł. To, o czym warto byłoby wspomnieć, to fakt, że no, jak jest to serwer, to karta graficzna będzie wyjątkowo słabiutka w tym serwerze. Ona tak naprawdę nam będzie potrzebna tylko i wyłącznie do tego, żeby wyświetlać obraz. I to przez chwilę tak naprawdę, bo później całość będzie podpięta już zdalnie. Chociaż tam też niestety grafika będzie potrzebna, żeby ten obraz jednak generować. Dlatego nasza karta graficzna jest dosłownie najprostszy z możliwych okazów. Jest to GeForce od MSI GT710. Dlaczego ta karta? Jeden prosty powód. No, poza oczywiście jej długością. Karta graficzna ta ma pobór mocy na poziomie, o ile się nie mylę, między 6 a 16 W. Pewnie tutaj tego nie zobaczę. Generalnie ten opis jest dość ubogi, ale Morele się posłuży, było jakoś to w miarę czytelnie. W każdym razie pobór mocy tej karty graficznej jest bardzo, bardzo malutki, dlatego się zdecydowaliśmy na tą kartę graficzną. Ma ona aktywne chłodzenie. Pasywne chłodzenie, żeby nie hałasowało. Jak się przyjrzycie na obrazku, jest to wszystko pasyw i na co się skusiłem. Jeżeli chodzi natomiast o procesor, to jest nasz główny jednak podpunkt. Drogi, silny, 900 zł aż kosztował, faktycznie, tam mniej więcej 900. Ryzen 5 3600. Dlaczego on? Przede wszystkim dlatego, że jest na Zen 2, a różnica między Zen 1 a Zen 2 jest ogromna. Wstępnie miał być to procesor 3400, ale... Dodatkowo 3400 ma wbudowaną zintegrowaną grafikę, przepraszam. Więc byłoby jeszcze prościej. Byśmy 200 jeszcze na tej karcie graficznej zaoszczędzili dodatkowo. Ale różnica wydajności jest ogromna. Tamte ma 4 rdzenie, te ma 6 rdzeni, te ma 32 MB, tamte ma tylko 4 MB. 4 albo 6. Więc różnica jest naprawdę ogromna w wydajności, więc od razu stwierdziliśmy, że pójdzie się w Ryzena 5 3600. Jeżeli chodzi o płytę główną, nie ma tu zbyt wielu szczególnych rzeczy. Płyta główna jest gamingowa, więc pod serwer się nie powinna raczej nadawać za bardzo. Zresztą procesor tak samo, powinniśmy wziąć jakiegoś Xeona albo odpowiednik dla Xeona AMD-kowego. Ale jednak, jak się domyślacie, pewnie cena też gra tu dużą rolę. A nam jako przydomowy serwer jakaś wybitnie ciężka maszyna nie jest potrzebna. Ma to być małe, względnie małe,
bo wyszło jak wyszło. Ma być ciche. To się akurat sprawdziło. I co najważniejsze, wydajne, a nie jakoś kosmicznie drogie. Płyta główna, mówię, nic standardowego. To, co było ważne w płycie głównej, że była w formacie mini ITX. I to było tak naprawdę najważniejsze. Tak samo miałem mieć obsługę oczywiście AM4 socket, żeby wszedł nasz procesor, a nie spod AM4 slot. No i co było rzeczywiście ważne, to to, żebym mógł pakować dużo RAMu. Server ma mieć 32 GB RAMu i też na tyle się skusiliśmy, 32 GB RAMu. To są te rzeczy najbardziej ważne, którymi się kierowałem przy wyborze płyty głównej. Oczywiście sam fakt, żeby po opiniach trochę patrzeć, żeby nie była wadliwa. Jest zbyt dużo płyt głównych wadliwych. Chciałem taką, która nie sprawia problemów, bo ma ona jednak działać 24 godziny na dobę i tego się też trzymam. Jedna tylko ważna rzecz, która nam doszła, która była dla mnie ważna, żeby była w płycie głównej, to jest slot pod M2. Tutaj montujemy dysk twardy, taki, który my zamawiamy, i jednak ten slot był dla nas, no nie ukrywam, wymagany. Jeżeli chodzi o pozostałe podzespoły, to oczywiście kości RAM. Chciałem postawić na HyperX, bo jednak wolę jakąś sprawdzoną firmę. A ze względu na to, że to jest wszystko budujemy w formacie mini ITX, czyli malutkim formacie, jak widzieliście po płycie głównej, to zależało mi też, żeby kości nie były bardzo budowane. One są delikatnie budowane, ale bardzo mało, nie są jakieś ogromne, więc dzięki temu mogę jeszcze coś pakować na płycie głównej. A uwierzcie mi, z tym jest problem. Z tym, żeby kości nie były budowane. Im mniej budowana kość, tym teoretycznie gorzej, bo jednak jest odpowiada to chłodzenie. Realia przy mini ITX trochę inaczej wyglądają, więc kości są mniej obudowane. DDR-ki 4, oczywiście 32 GB RAM i prędkość 2666 MHz. Nasza płyta główna spełnia ten standard, więc akurat w sam raz. Dobra firma, szybkie kości. No ja z 32 GB RAM, to jest pod serwer, myślę, dużo i na pewno z tego skorzystamy. Dlatego dochodzi zasilacz 300, duży zasilacz. Aczkolwiek nasza konfiguracja cała ma pobór mocy, że was teraz nie skłamać, coś maksymalnie rzędu 220 W, natomiast optymalnie, tak jak pobiera rzeczywiście, nie tam optymalnie, to około 150 W. Nie jest to dużo. Faktycznie zasilacz jest nawet minimalnie za silny. Chciałem postawić na 250, ale są problemy z zasilaczami w formacie ATX po 250, a to co na co my postawiliśmy, to właśnie format ATX. Dlaczego ATX? Jest najtańszy, to po pierwsze. Po drugie, im większy wentylator, tym na ogół lepsze chłodzenie. On nie jest taki wybitny, też nie ukrywajmy. Ale po pierwsze jest tańszy od mniejszych standardów. A po drugie, i chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o tego rodzaju zasilacze, to pod naszą płytę potrzebowaliśmy 2x4 pin gniazdka. I taki zasilacz nam oferuje, znaczy 8 pin, przepraszam. 4 plus 4 pin. 4 plus 4, czyli 8 pin. I ten jakiś zasilacz w formie ATX, praktycznie każdy ma takie wejście. Natomiast ITX, na przykład zasilacz, czy FTX, dobrze mówię? FTX, FX? Jakoś tak, te mniejsze zasilacze, one często nie mają tego standardu. My mamy płytę główną gamingową, trochę bardziej wydajną. Nawet całkiem wydajną, bym rzekł. I takie płyty jak nasze wymagają tego standardu na 4 plus 4 pin. Więc chciałem, żeby to był zasilacz ATX. Nie chciałem mieć tego problemu. Nasza budowa też spełnia ten standard, że tam wchodzą zasilacze 4 plus 4, więc tego się trzymamy. Do tego dochodzi nam oczywiście dysk twardy Kingstona. Tak jak wspomniałem, jest to dysk twardy pod M2. Widzicie, to jest takie coś jak w laptopach macie. No i prędkości. To na czym mi zależało najbardziej, są prędkości. Dysk nie jest jakiś wybitnie drogi, 270 zł aktualnie. Więc całkiem spoko, zawsze sobie też patrzę na opinie, jeżeli są dobre, a to są dobre, to też idę w takim kierunku. Ale to co było dla mnie najważniejsze, to oczywiście jego prędkości. A prędkości tego dysku są naprawdę przyzwoite, bo prędkość zapisu i odczytu waha się w okolicach 2000 MB. Dla porównania, zwykły SSD pod slot SATA ma wartości około 500 MB. I to 500 chyba 50 jest maksymalnie. Także są te główne wartości, na które ja patrzyłem. I właśnie było dla mnie też, żeby się dysk nie grzał, ale to już bardziej musiałem po opiniach się wzorować. No i chłodzenie. Chłodzenie CPU Be Quiet Shadow Rock. One 160 zł kosztowało. Jeżeli chodzi o chłodzenie, to tutaj trzeba było spojrzeć na dwa aspekty tak naprawdę przy wyborze chłodzenia.
To, co tym, czym ja się kierowałem tak naprawdę, to jest jego wysokość. Musi ona pasować do budowy. Z tym są często problemy. U nas my jest to tylko 7,5 cm, tak naprawdę prawie 7,6 cm. Więc to jest no niskie chłodzenie, bardzo niskie. Nasza budowa mogłaby sobie spokojnie poradzić z dwa razy większym, ale pierwotnie liczyłem na mniejszą budowę. Potem były komplikacje. Stwierdziłem jednak, że przy chłodzeniu zostanę. Jest ono dość wydajne, a my jakiegoś wybitnego też nie potrzebujemy. Właśnie to jest ten drugi aspekt, parę słów. Nasze chłodzenie ma maksymalnie, może obsłużyć TDP. I powiedzmy to, jak bardzo się grzeje nasz procesor, do 130. Natomiast nasz procek ma, to też było dużym jednak, dużą, ważną wartością przy wyborze procesora, że się bardzo mało powinien grzać, chociaż raja są różne. Tak naprawdę nasze TDP na procesorze, o ile się nie mylę, wynosi około 60. Gdzieś tu znajdziemy to TDP procesora. 65. To był aspekt, na który bardzo zwracam uwagę, żeby nasz procesor się nie grzał. Dlatego mamy wiatrak, chłodzenie, dwukrotnie silniejsze niż to, które nam jest tak naprawdę potrzebne. Myślę, że przy takim TDP nie będzie żadnych problemów. Później wam to zresztą postaram się przedstawić, że faktycznie jest względnie ok. Pamięć obsługiwana to już nas za bardzo nie interesuje w tym wypadku, ponieważ wszystkie procesory mają przynajmniej 2666 w nowym standardzie. Nasz właśnie, i nasza płyta spełniała 2666 MHz i nasz procesor tak samo. Warto to spojrzeć, jak się robi jakąś wybitnie silną konfigurację. U nas nie szczególnie. No i pamięć podręczna. 32 MB. Procesor, który wcześniej się zastanawiałem, nad którym się wcześniej zastanawiałem, czyli 3400G. Czy bez G? On jest chyba X nawet, nie G. W każdym razie 3400 procesor od AMD, a ma tylko 4 MB L3, więc jest duża różnica. No i ten procesor ma Zen 2 mikroarchitekturę, więc jest no dużo bardziej wydajny, dlatego też na ten procesor właśnie postawiliśmy przy wyborze części. Ale żeby was nie zamulać za bardzo, przejdźmy jednak do głównego wątku, czyli do samego faktycznie realnego składania naszego sprzętu. I tu sprawa wygląda następująco. Zaczęliśmy oczywiście od rozpakowania podzespołów, też naszej magicznej budowy. Jeżeli o nią akurat chodzi, o samą obudowę, to muszę przyznać, że tutaj miała być inna. Stanął na Thermal Take V1. Miała być zupełnie inna, mniejsza. Niestety jedno, że tamtej dostępność się skończyła, a druga sprawa, trochę większa, dla lepszego chłodzenia koniec końców stanęła, że będzie. Całkiem spoko budowa, wam powiem, nie jest wcale zła. Aczkolwiek nie jest tak mała, jakby się wydawało. Uważam, że powinna być mniejsza. To jest jednak 30 cm głębokości mniej więcej, więc całkiem sporo. No ale ujdzie do naszego serwera. Przynajmniej jest łatwa w montażu, naprawdę łatwiutka. Oczywiście obudową trzeba wszystko poskładać, a tutaj sprawa już nieco gorzej wyglądała. Szczególnie się martwiło procesor. Pierwszy raz w życiu składałem, może nie pierwszy raz w życiu, ale od dłuższego czasu AMD-ka. No ale oczywiście nie ma tutaj nic do zastanawiania się, jego złożenie jest naprawdę banalne. Jedyne co trzeba patrzeć, to w rogu procesora jest taki mały trójkącik. Zresztą to samo jest w Intelach. Trzeba się bardzo przypilnować, żeby włożyć procesor dokładnie tak samo, jak jest ten narysowany na płycie głównej. Jeżeli to zrobimy, on po prostu wskoczy sam w swoje miejsce, nie trzeba nic sobie na siłę robić, tylko klamrę zamknąć, to jest w zasadzie czyściutko. U nas szedł bez problemu. No po prostu to, że przyszło oczywiście kolejne składanie chłodzenia. No i tutaj się trochę zdziwiłem przy AM4-kach, soketach. Tego akurat mówię, nie tykałem wcześniej, całe życie w Intelach siedzę. Trzeba odkręcić z obudowy wbudowane takie uchwyty na chłodzenie. Oczywiście to boksowe dla procesorów AM4. Tego dziadostwa trzeba było się pozbyć. Wszystko wykręcić z budowy. Też oczywiście nie było w tym nic skomplikowanego, ale mimo wszystko już no, trzeba było jakieś kroki dodatkowe podjąć. Pierwszy raz musiałem dodatkowe dziadostwo z budowy odkręcać, więc trochę się zdziwiłem. Ale myślę, że to jest faktycznie AMD, to było się spodziewać jakichś dodatkowych ustrojstw.
Wystarczyło odkręcić te cztery śrubki i wywalić ten dodatkowy plastik. Oczywiście później w miejsce tego uchwytu boksowego trzeba było już wmontowywać śrubki, w zasadzie uchwyty, takie małe kołki od uchwytów dla nieboksowego chłodzenia, tego, który zamówiliśmy. Tam przy tym chłodzeniu, ukrywam, już miałem trochę problemów, bo jak się okazuje, co za chwilę zresztą zobaczycie, chłodzenie to jest w chuj wielkie i to faktycznie był problem. No ale nie wiem, oczywiście to, że chłodzenie jeszcze przyszła pora na pastę. Pasty też sobie nie żałowałem, całkiem sporo zrobiłem tej pasty. Oczywiście jak wy nakładacie pastę, to pilnujcie się, żeby nie było jej zbyt dużo, bo przesada w każdym kierunku jest dość zła dla naszego sprzętu. Jak się dobrze patrzycie, to zobaczycie, że u mnie są prześwity, jak ja to rozsmarowuję, chociaż tego jest i tak dość sporo. Ale pasta pastą, z nią myślę, że nie będzie problemu. Gorzej mówię, samo mocowanie chłodzenia do procesora. Ono troszkę problemów faktycznie sprawiło. Szczególnie dlatego, że jest bardzo wielkie. Spodziewałem się o wiele mniejszego chłodzenia. A finałów po przymocowaniu uchwytów dla tego chłodzenia od... jak się ta firma nazywała? Shadow Rocka? Jak się nie mylę, to było chłodzenie od Shadow Rocka Be Quiet. Jak widzicie, chłodzenie zajmuje praktycznie całą płytę główną. Naprawdę był problem, żeby zmontować. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak już przykręciłem chłodzenie faktycznie do budowy, to okazało się, że odległość między kościami RAM, dzięki Bogu za mało obudowane kości RAM, bo odległość między kościami RAM a naszym sprzętem, okazało się, że jest na poziomie mniej więcej między chłodzenie odległość między naszym chłodzeniem a kościami RAM okazało się, że jest na poziomie mniej więcej 1 cm. Jest cholernie mała odległość między tymi punktami. Naprawdę było bardzo mało miejsca. Więc tu się mocno zdziwiłem, że jedynie 1 mm, mniej więcej 1 mm odległości był. Tego niestety nie widzę za bardzo na nagraniu. Ciężko było coś takiego przedstawić. Ale dosłownie, odległość między chłodzeniem a naszymi kościami RAM to jest około 1 mm, więc naprawdę na styk to wszystko weszło. Po wszystkim zostało jeszcze zamontować oczywiście sam wiatraczek na naszym radiatorze. Wbrew pozorom sprawa banalna, trzeba było się po prostu trochę nakombinować, żeby to było dość równo. Banalnie się to montuje, ale jest to jak dla mnie trochę tandetne montowanie. Spodziewałem się czegoś nieco bardziej rozbudowanego, jakichś śrubek pojedynczych, a tam były takie metalowe blaszki, które zakłada się bezpośrednio na radiator. Jest to dla mnie trochę tandetne, ale co by nie patrzeć, to większość coolerów ma coś w ten sposób zrobionego. Te druciki są małe, wypadają, wypada to dziadostwo, nieprzyjemnie się to montuje. Trochę z tym się musiałem nadubać. I okazało się później, że w ogóle źle do tego tematu podszedłem. Było trochę wysiłku przy montowaniu tego wiatraka. Najważniejsze jest to, że sam wiatrak po zamontowaniu faktycznie już chłodzi zajebiście. Naprawdę dobre chłodzenie jest. Wielkie, wielkości praktycznie się płyty głównej, jeżeli chodzi o szerokość. Dosłownie, chłodzenie jest tak wielkie jak płyta główna. Troszkę roboty przy tym było, efekt koniec końców wyszedł całkiem niezły. Ale mówię, jeżeli bierzecie w sobie chłodzenie dodatkowe, to przygotujcie się na sporo pracy w jego montażu, bo to nie jest takie hopsiu, żeby zamontować chłodzenie. Oczywiście to wszystko poszło, prawda? Ale jest ten problem. Tak samo uważajcie zawsze na kabel, jak montujecie przy chłodzeniu. Czteropinowy, czy tam trzypinowy kabel pod procesor, pod płytę główną, przepraszam, który idzie. W moim przypadku też o małe włosy bym sobie nie wkręcił go w wiatraczek. W porę się skapłem już później, jak go montowałem, że mi delikatnie te kable wchodzą przy wiatraku. Tego oczywiście na nagraniu też nie widać, bo to troszkę później miało miejsce, ale radzę uważać na kable, gdzie je trzymacie. Mimo wszystko, montaż chłodzenia najdłużej chyba trwa ze wszystkiego, może poza samym montażem tego w płytę główną, ale efekt wydaje mi się całkiem niezły.
No i oczywiście pod płytę główną, poza samym chłodzeniem, pozostało jeszcze jedno zamontować, czyli dysk. Nasz dysk SSD, jego się montuje od spodu. Nie ma tu nic skomplikowanego, montuje się tak samo w laptopach, w stacjonarkach. Wystarczy przykręcić, włożyć w odpowiedni slot i przykręcić nasz dysk twardy, więc tam nie ma nic szczególnego. No i gotowe, tak naprawdę. Tak naprawdę to jest ostatni punkt, który pozostaje przy montażu, przy składaniu samej płyty głównej z podzespołami. No i najgorsze jest to, że później trzeba to wszystko włożyć w budowę. No i tu się trochę zaczęło. Bo ile włożenie samego zasilacza do najbardziej skomplikowanych, no nie należy jednak, to tyle później montaż płyty głównej do tej obudowy mnie mocno zadziwił. Jeśli chodzi o zasilacz, to jak się okazało, musiałem po prostu rozkręcić całą budowę, wszystkie panele. A w szczególności ten panel na samym dole, dolny panel ze stópkami. Dopiero po jego odkręceniu faktycznie zauważyłem, że mieści się zasilacz, więc tam też troszkę roboty było. Ale nie jest to jakiś, mówię, przesadnie skomplikowany proces. Jeżeli ktoś z was by kiedyś brał tego małą budowę pod mini ETX standard, a ta jest, no nie jest ona największa, to trzeba się liczyć z tym, że też troszkę trzeba się nakombinować, żeby to powkładać. No nie spodziewałem się osobiście, że będę musiał dolną obudowę odkręcać, no ale tam nie było nic szczególnego. Największym problemem dla mnie było jednak to, że zasilacz, chociaż jest fajny, dość tani, cichy, like baby quiet, to nie ma modułowanych kabli. No i z kablami też coś trzeba zrobić, prawda? Ta obudowa jest na szczęście dość duża, więc te kable mogłem upchnąć bez większych problemów. No ale nie ukrywam, jak macie możliwość, bierzcie modułową. W moim przypadku rolę grała cena. Podobnej jakości zasilacz, a modułowany jest naprawdę praktycznie dwa razy droższy, więc uważam, że skoro i tak miałem dużą obudowę, to wystarczyło wziąć mniejszy i to spokojnie pasowało. Oczywiście poza samym zasilaczem płyta główna, przy płycie głównej, no wystarczyło włożyć i dokręcić, chociaż też się trochę zdziwiłem, że nie ma żadnych podkładek, a raczej kołków na płytę główną, montuje się bezpośrednio do budowy. Zresztą może trochę przekłamałem, ponieważ montuje się tak naprawdę do takich wystających paneli montażowych. Było trochę zaskoczenie, bo pierwszy raz montowałem do metalu tak naprawdę płytę główną, a nie do kołków wystających. Trochę to dziwne. Ale to był ostatni etap, który sprawiał jakiekolwiek problemy. Później wystarczyło to wszystko po prostu popodpinać. A tutaj zeszło to na tyle dużo czasu, że tego wam opracować całego nie będę. Spróbujcie sobie włożyć kabelki od LEDów, od resetu, powera, pod obudowę mini ITX w takiej obudowie, mając takie łapy jak ja. Zeszło czasu dużo, więc ten etap sobie mocno pominiemy. To było po prostu podłączenie wszystkich kabelków, a to naprawdę trwa. Przy tak mojej budowie i tak wielkich paluchach jak ja, naprawdę trwa. Ale po wszystkim tak naprawdę pozostało już tylko włożyć kartę graficzną. To już jest rzecz banalna, włożenie karty graficznej, nie ma tam żadnych skomplikowanych rzeczy. Mówię, najwięcej roboty to było montaż, może nawet nie samej płyty głównej i plan podzespołów, co po prostu chłodzenia i później podpinanie kabli. Montaż chłodzenia no z pół godziny mi lekką ręką zajął. Jest to wszystko przyspieszone, ale tam jest trochę dziwnych rzeczy i przy montażu chłodzenia trzeba było się trochę namęczyć. No i podpinanie kabelków. Tam nie ma nic skomplikowanego, ale naprawdę trzeba mieć boską cierpliwość i zajebiste małe łapki, żeby to po prostu podpinać. O tym mamy gotową budowę. Zaczęło to po prostu skręcić. Tak właśnie wygląda serwer, który finalnie udało się złożyć. Zaczęło to po prostu skręcić, no i zwyczajnie uruchomić. Serwer całkiem fajny, nie jest on zbyt wielki, fajnie, że jest modułowana obudowa. Brakuje mi zasilacza modułowanego, ale jest całkiem przyjemny i po skręceniu i uruchomieniu serwera już, no więcej z nim żadnych problemów nie było. Serwer już działa, na sam koniec chciałbym jeszcze wspomnieć ten słówko. Serwer działa, jest już on włączony, postawiony, działający, skonfigurowany i chociaż pewne bugi jeszcze mamy, to jeżeli ktoś z was jest zainteresowany grą na naszym serwerze od DayZ, to śmiało zapraszam, bo jak widzicie na poniższym załączonym obrazku, on po prostu już działa. Na dole w opisie załączam dane do serwera. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!